W poniedziałek, 11 grudnia, świnoujskie morsy odwiedziły Urząd Miasta w Świnoujściu. Jednak tym razem celem wizyty nie była kąpiel, a podziękowania. Zastępca prezydenta, Paweł Sujka, nie krył podziwu dla klubu morsów Morświny, który zorganizował 9. edycję inwazji morsujących Mikołajów. Chciałem wam podziękować, bo to się rozwija. Wydawało mi się, że w tym roku ciut było mniej osób niż w poprzednim roku, było chyba więcej troszeczkę, ale około 300 osób. A powiedzcie mi, bo nie ma tutaj jednego elementu, który myślę, że jest też bardzo kluczowy, czyli ratownicy, którzy są, prawda? Jednak oni w jakiś sposób zabezpieczają, to pan dyrektor zawsze... Oczywiście, ratownictwo morskie, ratownictwo medyczne, to jest wszystko jednak potrzebne. To jest element całej tej imprezy. No. Tak, oni zrobili jak gdyby, powiedzmy, zabki boje. Stali i ważne było, żeby do nich dojść i za nich już nie można było... No, bezpiecznie opinowali, bo wielu się zapędzało, ale nie... Ja wiem. I no, bo, wiecie, to jest tak, że ta adrenalina, te endorfinki powodują, że ja mogę więcej. Ja kolegę kiedyś zabrałem tam parę lat temu też na plaży w lutym i poszliśmy do wody. I on... Nie, to ja jeszcze chcę... Spokojnie, to jest określony moment. On wyszedł z wody i się przebrał. Wiesz co, ja jeszcze bym chciał. Mówię, nie, wystarczy. Wydarzenie, które na stałe wpisało się już w kalendarz grudniowych imprez, przyciąga nie tylko morsujących, ale też obserwujących morską zimową kąpiel. Co mówią w ogóle ci, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia? Od lat, bo niektórych znacie od lat przecież, tak? To co mówią? Są bardzo zadowoleni. To świetna organizacja. Że świetnie zorganizowaliśmy, że świetnie. Osier, wszystko. Przede wszystkim bardzo im się podoba poczęstunek, że jest na bogato. To zawsze jednak utyskiwali troszeczkę na te promy. Nie, to prom był. A prom był zawsze takim przeszkodą. A teraz tunel i myślę, że kolejna edycja, jak będzie 10, a trzeba będzie ją na pewno jakoś tam podkreślić, to zgromadzi więcej osób. To z pewnością, bo już... To spokojnie, myślę, że można, jak się dobrze to wszystko rozreklamuje wcześniej i ta dostępność teraz powoduje, że dużo więcej ludzi przyjeżdża. Powiem wam, że naprawdę więcej ludzi przyjechało w tym roku do Świnoujścia niż wcześniej. Na koniec spotkania przedstawiciele klubu Morświny do wspólnej kąpieli w morzu zaprosili zastępcę prezydenta. Znamy się tyle lat, tam jeszcze są panie. Dzisiaj nie, ale mam nadzieję, że ktoś wybrał. Tutaj dziękuję za wspieranie. Co wy żeście tutaj przyjęli? Na 10 widzimy pana razem z nami w wodzie. Tak jest. A chcecie? Tak. Chcemy, ale ja będę w karatece. Tak? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, jak najbardziej. Tak jak kiedyś byłem na zakończenie sezonu. Jest telewizja, to właśnie rzeczy. Bo zakończenie też będzie chyba sezonu u was, tak? Robione też będzie. Tak. No to może na zakończenie się też pijemy. Super. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję. No, żebyście tylko zdrowi byli tak, jak wyglądacie, żebyście zawsze byli. Jeszcze byśmy chcieli... Pod wrażeniem, naprawdę. No. 2 grudnia podczas inwazji morsujących Mikołajów do wody weszło blisko 300 osób. A w imprezie wzięły udział morsy m.in. z Leszna, Gorzowa, Wrocławia, Szczecina, a nawet z Niemiec. Relacja z mikołajkowego morsowania dostępna jest na naszej stronie internetowej i na naszym kanale na YouTube. Zapraszamy.